Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o efekcie jojo. Co to jest tak naprawdę efekt jojo? Co powoduje efekt jojo i jak jemu zapobiegać? Zatem czym tak naprawdę jest efekt jojo? Efekt jojo, no to potocznie możemy powiedzieć, albo wyobrazić sobie, że jesteśmy po prostu na odchudzaniu, czy też na budowaniu masy mięśniowej i wracamy do momentu wyjściowego po zazwyczaj zakończonym odchudzaniu, czy okresie budowania masy mięśniowej. Będziemy tutaj sugerować się przede wszystkim odchudzaniem, ponieważ tego zjawiska najczęściej właśnie ten efekt jojo dotyczy. Czyli efekt jojo, czyli wracamy do punktu wyjściowego sprzed naszego odchudzania albo z pewnego etapu, gdzie to odchudzanie, do którego momentu to odchudzanie miało miejsce. Co powoduje tak naprawdę ten efekt jojo? Efekt jojo powstaje wtedy, kiedy kończymy nasze odchudzanie, kończymy naszą przygodę tam z jakąś aktywnością, no i tak naprawdę wracamy do starych nawyków żywieniowych. Czyli można powiedzieć, że porzucamy dietę, porzucamy trening i wracamy, czy powiedzmy siadamy w cudzysłowie, nie ma tej aktywności fizycznej, nie ma tej spontanicznej aktywności, nie ma treningów i wracamy do starych nawyków żywieniowych. Czyli pojawiają się znowu przekąski, nie liczymy kalorii, nie szacujemy tych kalorii, ile mniej więcej spożywamy, no i tam waga szybko z tygodnia na tydzień można powiedzieć, że wraca. Bardzo często tak się dzieje, ponieważ my odbieramy nasz wynik odchudzania, nasz wynik treningów, całego tego procesu jako sukces i tak naprawdę wydaje nam się, że już nic nie musimy. A w ramach zakończenia tego procesu odchudzania, tych przemian naszych, no to nagradzamy się. I nagradzamy się nie powiedzmy jednym posiłkiem, czy jeden dzień, że tak powiem, taki cheat day, czy jeden dzień oszukanych posiłków, tylko po prostu wracamy, odrzucamy wszystko, porzucamy całą tą dietę, która była do tej pory i wracamy do starych nawyków żywieniowych. Czyli tak naprawdę kończymy ze wszystkim. Ta podaż kalorii jest tak duża, że po prostu masa ciała bardzo szybko rośnie w górę. Można sobie wyobrazić na takim jakby wykresie, w którym mieliśmy masę ciała na pewnym poziomie. Ona tak, występuje tak zwana mewa, czyli schodzimy do dołu, osiągamy sukces, a później jest wystrzał do góry, czasami z nawiązką, czasami nawet nie osiąga tego pułapu masy ciała początkowej, ale oczywiście jest ona zwiększona, także nie zostajemy na dole tego wykresu masy ciała. Zatem jak w najlepszy sposób uniknąć efektu jojo? Najlepiej byłoby przejąć te nawyki żywieniowe, które powinniśmy, tak powiem, załapać w czasie odchudzania i przenieść je już do życia codziennego. Także niech to nie będzie tylko dieta odchudzania dla odchudzania, tylko niech to będzie reformacja takiego, można powiedzieć, stylu życia i te nawyki żywieniowe, które zdobyliśmy w czasie odchudzania, przenieśmy je do życia codziennego. Tak samo, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną czy treningi, nie musimy już trenować tak ciężko, jak trenowaliśmy wcześniej, ale żeby tej spontanicznej aktywności, tego ruchu było po prostu dużo, żeby tych spalanych kalorii było jak najwięcej. Jeżeli chodzi o dietę, no to niech to będzie świadome odżywianie, ale gdzieś miejmy na uwadze to, ile tych kalorii spożywamy. Oczywiście nie musisz liczyć co dzień kalorii, bo z biegiem czasu, jeżeli liczyłeś do tej pory w czasie odchudzania, no to gdzieś te nawyki będą się budować i będziesz mniej więcej już znać, będą narodzą się pewne automatyzmy, które pomogą Tobie w odżywianiu na co dzień i nie będziesz zmuszona dalej liczyć tych wszystkich kalorii. Wyczerpując temat, chodzi o to, żeby przenieść te zdrowe nawyki żywieniowe do funkcjonowania w dniu codziennym, czyli mieć gdzieś tą świadomość żywieniową i gdzieś też tą świadomość aktywności fizycznej, którą tak naprawdę potrzebujemy przemycić. Automatycznie ta podaż kalorii będzie obniżona, jednocześnie też będziemy mieć więcej aktywności, przez co tak naprawdę w ciągu dnia będziemy spalać więcej kalorii. Dzięki temu unikniemy tego efektu jojo. Może czasu do czasu zjeść coś rekreacyjnego, czy pizzę, czy coś. Chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym, przejąć troszeczkę tych rzeczy, które się nauczyliśmy w czasie odchudzania do dnia codziennego. To by było na tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że temat został wyczerpany. Dzięki. Cześć.